myślimy o jakości artystycznej tych produkcji, myślimy o widzach, myślimy o artystach, o artystkach, myślimy o wszystkim, ale jesteśmy w jakiejś totalnej, chaotycznej sytuacji. Jak to wszystko zorganizować, żeby było bezpiecznie? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Nikt by tego nie wymyślił, nigdy byśmy na to nie wpadli. Zwykle jesteśmy przemęczeni po koncertach, a teraz jesteśmy wygłodniali. Musimy starać się żyć, uczyć się żyć w tej rzeczywistości, która jest. Doceniać to, że w ogóle jakkolwiek udało się zorganizować festiwal. Kurczę, nawet tak pomyślałam, że to jest też takim lekarstwem na pandemię. No, to jest jakby trochę paradoksalne, no bo trzeba innych lekarstw szukać. Pierwszy raz od kilku miesięcy przyznam, że bywam w jakiejś takiej przestrzeni, gdzie spotykam się z kulturą inaczej niż przez internet. Wreszcie z ludźmi jakoś tak bliżej, niby zachowujemy dystans, przestrzeń, czujemy się bezpiecznie, ale na nowo można oddychać.